Drodzy bracia i siostry, kończymy dzisiaj nasze parafialne rekolekcje wielkopostne. To był czas, gdy chcieliśmy spotkać Chrystusa. Chrystusa, który jest naszą drogą, prawdą i życiem. W całym Wielkim Poście chodzi o to, żeby Pana Boga spotkać, dotknąć Go, wsłuchać się w Jego Słowo. A jak sobie wyobrażamy takie spotkanie? Czy chcielibyśmy Pana Boga spotkać? Pewnie prawie większość z nas podniosłaby rękę. Tak, chcę. To jest moim pragnieniem. To jest moje marzenie. Spotkać Boga. Najlepiej, jakby było ciepło, może gdzieś na łące, kwitnące kwiaty, drzewa, latające motyle, śpiewające ptaki i wtedy, Panie Boże, możesz przyjść. Ale to nie jest nasza religia. Bo Pan Bóg przychodzi, kiedy chce. Przychodzi, kiedy jest najlepszy moment. I dzisiejsza liturgia słowa, drodzy bracia i siostry, mówi o takim właśnie spotkaniu z Bogiem. W pierwszym czytaniu Abram spotyka się z Bogiem. I Ewangelia opisuje spotkanie Piotra, Jana i Jakuba na Górze Przemienienia z Chrystusem, z Mojżeszem i Eliaszem. Kiedy Pan przychodzi, w jaki sposób się objawia? Abramowi mówi: spójrz w niebo, policz wszystkie gwiazdy. Zobacz, tak liczne będzie Twoje potomstwo. Niezliczone. Dostaniesz ziemię, kraj na własność. I Abram uwierzył. A Abram uwierzył, że to otrzyma. Ale prosi: Panie, daj mi jakiś znak, że to jest prawdziwe. Że Ty rzeczywiście do mnie przemawiasz. Że Ty dajesz mi to na własność. Że to nie jest jakaś zjawa, łuda. Pan Bóg mówi: tak, dobrze, przyjdę do Ciebie, ale zrób to, o co Cię proszę. Wybierz 3-letnią jałowicę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana. Porościnaj, ułóż obok siebie wzdłuż. I Abram tak zrobił. Bóg chciał zawrzeć przymierze z Abramem. To był sposób zawierania przymierza. Ci, którzy zawarli to przymierze, mieli przejść obok tych przerąbanych zwierząt. Zrobił i Abram czeka, bo Pan Bóg przychodzi, kiedy chce. Niekiedy człowiek tego oczekuje. Drogi wasze nie są drogami moimi. I jak śpiewaliśmy: oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. A my byśmy nieraz chcieli, żeby wszystko było już teraz, na wczoraj najlepiej. Nie lubimy czekać. Denerwujemy się, jak mamy stać w kolejce do kasy. Mówimy: a dlaczego ta druga kasa zamknięta? Już 3 osoby są przede mną. Nie chcę czekać.
Najlepiej, jakby wszystko było od razu, już teraz, ekspresowo. Pociąg ekspresowy, herbata ekspresowa, danie szybkie. Nie chcę czekać. A Pan Bóg mówi, bądź cierpliwy, czekaj. Ja przyjdę w odpowiednim momencie, wtedy, kiedy zechcę, kiedy wydawać by się mogło, że Pan Bóg się spóźnia. Bo czy tak naprawdę chcesz tego spotkania z Bogiem? Czy może tak tylko mówisz, jak nieraz spotykamy kogoś znajomego i mówimy, no słuchaj, byśmy się spotkali. No to dobrze, to kiedyś się spotkamy. Kiedyś. Ale kiedy? Pan Bóg czeka. I kiedy będzie najlepszy moment, to przyjdzie. Czeka na Twoją gotowość, gotowość Twojego serca. I Abraham nie zwątpił, ale czeka. I dalej, gdy zlatywało się ptactwo skrzydlate, to on je odpędzał. Dziwna czynność, odpędzanie, walka z ptakami na pustyni, miejscu odludnym. Tyle razy już, Panie Boże, Ciebie prosiłem, załatw tę sprawę. Oddal ode mnie zło, oddal ode mnie pokusy. Ja je muszę ciągle odpędzać. O 7 odpędziłem, a o 8 znowu one przyszły. Abraham ciągle odpędza. Nie ustępuje. Jest wytrwały. Gdy słońce chyliło się ku zachodowi, zapadł głęboki sen, opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność i nastał mrok nieprzenikniony. Sen, jak kładziemy się spać, to ufamy, że nic się nie wydarzy. Nie wstajemy co chwilę i nie sprawdzamy, czy ktoś nam samochodu nie ukradł, czy coś się nie stało. Człowiek śpiąc odpoczywa i ufa, powierza siebie. A tu jest jeszcze dziwny ten sen. Opanowało go uczucie lęku. Ciemność, ciemność nieprzenikniona, nie ma żadnego światła, najmniejszego. Bo żeby Pan Bóg przyszedł, żeby doświadczyć spotkania z Nim, to Ty musisz wszystkie swoje światła zgasić. Wszystkie swoje plany, swoje projekty, swoje wyobrażenia, swoje ułudy, miraże, to wszystko musi zgasnąć. Bo Pan Bóg przychodzi wtedy, kiedy Mu całkowicie zaufasz. Wszystko mi się zawaliło. Pan Bóg mnie chyba opuścił. No to może On właśnie wtedy przychodzi. Przychodzi, kiedy jest ciemno, kiedy mrok nas otacza. No to może byś pojechał gdzieś na rekolekcję, wyciszył się, przemyślał to. Może jeszcze nie teraz. Czyli masz jakieś jeszcze swoje światła, które uważasz, że uratują ciebie. Ciemność nieprzenikniona.
gdy wszystko zgasło, gdy była zupełna pustka i ciemność, i wtedy Pan przychodzi. Przychodzi jakby gorejąca pochodnia i przesuwa się między połowami zwierząt. Przychodzi do Abrahama i zawiera z nim przymierze. To spotkanie nie jest w blasku, nie jest w jakimś triumfalnym pochodzie, ale jest w ciemności. Bóg spotyka się na górze przemienienia. Przychodzi do Piotra, Jana i Jakuba. Pan Jezus chce z nimi porozmawiać o tym, co go czeka, o krzyżu, o męce. Ale oni nie bardzo chcą na ten temat rozmawiać, bo to trudny temat. Trudne tematy nieraz próbujemy odsuwać. Może nie dzisiaj. Może później. Wakacje o tym pomyślimy. Albo za rok. Jeszcze nie teraz. I odsuwamy. I zasnęli, zmorzeni. I nagle budzą się i widzą Mojżesza, Eliasza. Widzą Pana Jezusa w chwale, w blasku. I gdy się człowiek budzi, to nieraz właśnie wypowiada to, co ma w sercu. I Piotr mówi, postawimy tu więc namioty. Czyli osłonimy was, zostańcie tutaj. Tak tu jest dobrze, tak tu jest miło, tak tu jest przyjemnie. Niech tak będzie zawsze. Niech tak pozostanie. Nie chcemy zmiany. Po co myśleć o krzyżu, o cierpieniu? Przecież życie tak dobrze mi się układa. I znów zjawia się obłok, ciemność i lęk. I głos: to jest Syn mój wybrany. Jego słuchajcie. Jego. Nie siebie. Nie swoich projektów i planów i myśli. Jego słuchajcie. Co On chce. Nieraz nie jest łatwo kogoś słuchać. Kogoś to od nas wymaga. Idziemy do lekarza. No i lekarz mówi, a trzeba zrobić to, tamto, przestać palić papierosy, może schudnąć 15 kilo. Co to za lekarz, który takie rzeczy proponuje? Ale mi się lekarz trafił. Wolimy takiego, który od nas nic nie wymaga, który mówi, proszę się nie przejmować, będzie dobrze. O, to jest porządny lekarz. Jego słuchajcie. Pan Jezus nie chce zostać na górze przemienienia. Trzeba zejść. Trzeba pójść do Jerozolimy. A tam jest cierpienie i krzyż. Trzeba, żeby apostołowie byli świadkami pustego grobu. Żeby tę prawdę zanieśli na krańce świata. My też, moi drodzy, nieraz stawiamy sobie takie namioty w życiu, bo nam jest dobrze. Życie mam ułożone. Wszystko się dobrze układa. Dom, rodzina, coś posiadam, samochód, dobra materialne. Mam co jeść, mam ubrania. Czy to źle? Nie. Ale jeżeli to się stanie Twoim Bogiem, to wtedy, jak mówi święty Paweł, Twoim losem jest zagłada.
Bogiem brzuch. Bo Bóg jest jeden, prawdziwy, On jest Bogiem zazdrosnym. Chce mieć człowieka całego. I czasami zsyła na człowieka taką ciemność, lęk, strach, żebyś się obudził, żebyś dostrzegł, co jest twoim powołaniem, dokąd zmierzasz, żeby obudzić twoje sumienie, żeby cię uratować. Bóg ma zawsze dla człowieka plan ratunkowy. Pewien młody człowiek mówi: nie wiem, co się ze mną dzieje. Wszystko mam. Jestem szczęśliwy. Mieszkam z dziewczyną bez ślubu. Dobre oceny mam. Studia jakoś idą. Nikt mi nic nie nakazuje. Mogę robić, co chcę. Żyję, jak chcę. I jestem szczęśliwy. Ale jak zostaję sam, to płaczę. To łzy mi lecą z oczu. To czuję jakąś pustkę w sercu. Jakby ciemność mnie ogarniała. To może Pan Bóg ma dla ciebie plan ratunkowy. Chce przez tą ciemność, chce twojego zbawienia. Chce, żebyś zauważył, że On jest drogą, prawdą i życiem. Czasami, moi drodzy, trudno jest to przyjąć. Nie wiemy, co nas czeka. Nie wiemy, jaki Pan Bóg ma wobec nas plan. Może czasami trzeba będzie, jak w tym pociągu, przejechać przez ciemny tunel. Tunel niepewności, lęku. Ale wiem, że na końcu czeka na mnie, na ostatniej stacji czeka na mnie mój dobry Ojciec, mój Pan, Zbawca. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Amen.